Na tej University Relation, jak rekrutowałem, miałem jednego kandydata, który był sprawdzony, w sensie w boju, że rzeczywiście miał kontakty, taki pistolet, ale gdzieś zaczęliśmy rozmawiać... Moja młodsza kopia. No, to ona, ale co wyszło nam w rozmowie? On po momencie mówi tak, a ja chodzę gdzieś tutaj czasami do takich pań tam w urzędzie, to takie tam panie zasuszone, komuna, nic tam, utłumaczeń, jak przeczytać z USB i tak dalej. Mówię, kurczę, ten gość nie ma takiego szacunku jakby w sobie, a w sumie na uniwersytetach też są zasuszone panie, a on ma tam pójść, wydreptać i to taki młody gniewny mówi nie. I potem była druga dziewczyna, która miała takie trochę zawirowane biznesy, była na własnej działalności, potem miała dzieci, ale bardzo fajne miała pomysły na tym spotkaniu, co byś zrobiła, miała fajne pomysły, była taka wyważona, mówię, kurczę, zaryzykuję, mimo że tu się wydawało gość z świetnym portfolio, a tu widzę potencjał tylko i wyłącznie. Żadnych doświadczeń w uniwersytecie, żadnych, znała się na HR-ze, robiła jakieś oprogramowanie do performance management, ale jakby zupełnie inna bajka. Ta dziewczyna mi wydreptała urząd i prawie wszystkie jeszcze uniwersytety dookoła, bo zaczęło się zasycać nie tylko z Gdańska, ale i niemalże do Szczecina dotarliśmy. Wow. Tak? To też pokazuje, że właśnie czasami trzeba w tej rekrutacji popatrzeć na trochę nie tylko patrzeć na to, kto co ma w tym swoim portfolio, ale kim może być w tym, co mi pasuje na przyszłość do biznesu. Tak? Czyli w ogóle taka, jak nazywam, rekrutacja przyszłości, a nie przeszłości.